TVG9, TV24, Reporter Sky. Pokazujemy Państwu te samochody, na których pojedzie załoga prawdopodobnie w dniu jutrzejszym, o ile wojewoda się jakoś pozytywnie do tego projektu odniesie. No co tu, proszę Państwa, dużo mówić. Tak jak tutaj usłyszeliśmy nieco wcześniej, nie wszystko nam jako społeczeństwu się mówi. Gdzieś tam u góry, na szczeblach władzy, nie tylko w Polsce, odbywają się różne gierki i nie zawsze społeczeństwo jest o tym informowane, co naprawdę się dzieje. I wydaje nam się, że ta manifestacja służy jakby ostrzeżeniu przed, ja wiem, no nie daj Boże, jakimiś konfliktami, ale z tego, co widać i słychać na horyzoncie, to wychodzi na to, że to tak słodko wcale nie wygląda. Także zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na razie pokazujemy z bliska i nieco dalej tą stojącą rekonstrukcję. A jak się uda nam, to może pokażemy cały przemarsz kolumny w dniu jutrzejszym.